Moi drodzy, witam Was dzisiaj we wtorek, 5 grudnia w naszym biblijnym codzienniku. I dzisiaj przewodnik z Biblią na co dzień wyznaczył nam jeden szczególny tekst, na którym chciałbym się skupić i który chciałbym, żebyśmy wspólnie dzisiaj rozważali. Jest to fragment z listu do Galacjan, zapisany w 4 rozdziale, w wersetach 4 i 5. Gdy nadeszło wypełnienie czasu, zesłał Bóg Syna swego, który się narodził z niewiasty i podlegał zakonowi, aby wykupił tych, którzy byli pod zakonem, abyśmy usynowienia dostąpili. Myślę, że ten tekst jest szczególny w tym momencie roku, w którym jesteśmy, czyli w Adwencie. W Adwencie często skupiamy się na tym, co ma dopiero nadejść. Skupiamy się na Bożym Narodzeniu, skupiamy się na różnych przygotowaniach. Nasze stoły zdobią, tak jak u mnie, wieńce adwentowe. Nasze okna bardzo często są przyozdobione takimi świeczkami. Gdzieniegdzie, chociaż z wielkim wyprzedzeniem, niektórzy kupują już choinki. A w telewizji pojawiły się znane wszystkim ciężarówki wiozące określony napój. Kiedy patrzę na przykład na nasze miasto, na Kraków, patrzę tutaj przez okno na ulicę Grodzką, to już widać piękne ozdoby, które mają nas przygotowywać na święta. Na rynku miejskim jest jarmark bożonarodzeniowy. No i w ostatnią sobotę zaświeciła się na nim choinka. I kiedy myślę o tym wszystkim, kiedy myślę o tych przygotowaniach do świąt, o tych wszystkich ozdobach, które już się znajdują, czy to w naszych domach, czy w naszych miejscowościach, to mam wrażenie, że my wszyscy czasami przygotowujemy się właśnie na to Boże Narodzenie, że nie mamy, że tracimy gdzieś taką perspektywę tego, że to narodzenie już nastąpiło jakieś ponad 2000 lat temu. Czasami wydaje mi się, że oczekujemy Chrystusa, który przyjdzie do nas znów jako takie właśnie malutkie dziecko w żłóbeczku, tak jakby te wydarzenia już nie miały miejsca. A my przecież czekamy na powtórne przyjście Chrystusa. Czekamy na to, aż przyjdzie On po raz drugi, aż wkroczy ze swoim królestwem do naszego świata, aż zmieni w pełni naszą rzeczywistość, odnowi ją, uczyni ją doskonalszą, pełniejszą, bez tego wszystkiego, co doświadczamy na ziemi, bez wojen, bez niepokojów, bez różnych kryzysów. Czekamy na Chrystusa, ale czasami właśnie w tym czasie Adwentu, myślę, że przez te właśnie przygotowania, przez te wizualne elementy przeżywania Adwentu i Bożego Narodzenia, troszeczkę zapominamy, że to Boże Narodzenie już nastąpiło. I Chrystus do nas przyszedł. On stał się człowiekiem, narodził się z niewiasty i podlegał zakonowi, czyli podlegał temu, czemu my wszyscy podlegamy. Bo podlegamy prawu, podlegamy normom społecznym, podlegamy temu wszystkiemu, co w pewnym sensie nas ogranicza i co w pewnym sensie czyni nas niedoskonałymi. No bo kto z nas jest w stanie w pełni wypełnić prawo? Nie mówiąc już o prawie Bożym, które odnajdujemy w dekalogu, ale mówiąc także o prawie nawet takim drogowym, no bo komu z nas nie zdarzyło się nigdy przejść na przykład w miejscu niedozwolonym? A to też przecież jest jakieś złamanie prawa. Skupiając się nawet na tym prawie Bożym, no to jeżeli byśmy zajrzeli nawet do małego katechizmu Lutra, to tam spoglądając na to, jak on wykłada przekazania, to tym bardziej doszlibyśmy do przekonania, że nie zawsze potrafimy ich wypełniać, że ten Boży zakon, to prawo, które ma uczynić nas pełniejszymi, które ma uczynić nas doskonalszymi, a na pewno bardziej moralnymi, czy bardziej, że tak powiem, idealnymi wobec Boga i wobec drugiego człowieka, no jeżeli spojrzymy na te przykazania, to zauważymy, że nie zawsze jesteśmy w stanie ich wypełniać. I dlatego Bóg zesłał nam swojego Syna, tego, który podlegał zakonowi, ale z drugiej strony wypełnił ten zakon. I Chrystus wypełnia ten zakon dla nas. On został posłany, aby wykupił tych, którzy byli pod zakonem, abyśmy usynowienia dostąpili. W Chrystusie mamy usprawiedliwienie tego, że
no nie zawsze jesteśmy w stanie przestrzegać przykazań, przestrzegać Bożych nakazów. W Chrystusie mamy usprawiedliwienie tego, że czasami odwracamy się od Boga. W Chrystusie mamy usprawiedliwienie tego, że nie jesteśmy idealni wobec drugiego człowieka, że czasami krzywdzimy innych. Ale jesteśmy także wyzwoleni z krzywdy, którą wyrządzają nam inni. Jesteśmy usprawiedliwieni od tego, co spotyka nas, jakie przykrości spotykają nas na przykład na co dzień. Od tego wszystkiego usprawiedliwia nas Chrystus. Powołuje On nas do tego, żebyśmy byli Bożymi dziećmi. I w Nim stajemy się Bożymi synami, Bożymi córkami. Stajemy się tymi, o których Bóg się troszczy, do których się przyznaje, którymi się opiekuje i których codziennie, każdego dnia obdarowuje swoją łaską. I odkrywania tej łaski życzę nam nie tylko na dzisiejszy dzień, ale na całe nasze życie. Bo całe nasze życie jest przeżywaniem Adwentu, oczekiwania na to, aż wszystkie Boże obietnice u kresu dziejów się wypełnią. Amen.